idziemy dalej. Dokładnie. Ale ta metoda tacki mi się bardzo podobała. Leży tacka i tam ludzie. Tak, w kościele. To się bardzo podoba, to statystycznie to się zgadza, dlatego że ja oczywiście mówię, jakie są koszty. Ludzie myślący sobie to sami od razu zrobią. Nie muszą mieć karnika, co za nich będzie liczył. Bo umiejętność liczenia jest jednak też pożądana. I proszę was, to statystycznie się zgadza. Znaczy czasem nie dopłacą, czasem przepłacą, ale statystycznie trafiają. Wierzę w homeostazę rozproszoną. Żebyście wiedzieli, że odkrycie homeostazy rozproszonej, które moja żona tak to odkryła. Ja skojarzyłem, że ja nigdzie tego nie opublikowałem. Będę musiał w następnej publikacji dać odsyłaczom do mojej żony. Odkrywa rzecz genialną. Homeostaza rozproszona. No przecież my działamy na zasadzie homeostazy rozproszonej, co ten nasz, ten Polak z Wilna nie może tego zrozumieć. Bo on tylko ma blokową cybernetykę. Prawda? Homeostat to musi być organ. Sformalizowany jeszcze najlepiej i tak dalej. A tymczasem homeostaza w organizmie też jest w dużej mierze rozproszona. Przecież program genetyczny zapisany przy pomocy kodu genetycznego, tak się powinno mówić prawidłowo w naszym języku, to jest w każdej komórce. Ja będę prosił next one please. Bo będziemy teraz dalej jechać. Nie ma lekko. Była taka komedia z Louisem de Funès, Skąpiec tytuł, gdzie właśnie on, to skąpiec w kościele na sumie bywał. Przychodziło do zbierania ofiary, to też na tackę oczywiście kto chciał, tyle wrzucał, ile chciał, ale w przypadku jego, ten co zbierał, ta osoba duchowna, to chodziła z tą skarbową tak długo, zanim chodziła, aż nie wrzucił tej pomocy. No co? Ale wina na przetrydenckie chodzi, tradycjonalistycznie. No tak. To zresztą mój ulubiony aktor. Znaczy był moim ulubionym aktorem, zanim się nawet dowiedziałem, że on jest właśnie tradycjonalistą. No, komik był genialny. Słuchajcie, więc teraz drugi podpunkt będzie czerpanie informacji poprzez źródło pośrednie, które będziemy sobie oznaczać PZI. Pośrednie źródło informacji PZI. Jest to w mojej metacybernetyce na stronach 84-5 i dalsze. Zaraz będę malował. No tak, pośrednie źródło informacji. No nie będziemy za każdym razem pełnych słów pisać, tylko w skrócie PZI. Nie ma nic PZU. Ale teraz sobie coś napiszemy. Czerpanie informacji poprzez najlepsze źródło dochodu to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak. Ogólnopolski Dzień Rumuna, jak to na długo lekcja. Zresztą Korwina, tak to nazwę. Ale chyba będę musiał, nagrałem to. Muszę to sprzedać. W skrócie. Zer i krzywdzimy też przyjaciół Rumunów. No bo to nie Rumunii, tylko Słowenii. Nie są Rumunii, naprawdę. Poprawność polityczna chcieć. Ale w Rumunii parlament zakazał bodajże używania słowa Rom w stosunku do Cyganów, gdyż kojarzy się z Rumunami. Kuku namówił. No nie, no dlaczego? To jest nie, ja wiem, przyznam.
Jeżeli się Rumuni pokażą, to uznają ich za Cyganów. No, myśli się o Rumunach, myśli się o Cyganach, tak? Krzywdzący teraz. W trakcie desperacji. Ja wam mówiłem, jak były wybory w 1991 roku, kandydowałem w Kielcach. Wszyscy Cyganie na mnie i partii głosowali. Więc proszę mi nic złego o Cyganach nie mówić, bo to mój bywszy elektorat z Kielc. Więc tu mamy system i ten system ma oczywiście reaktywność systemu, którą oznaczamy RS, tak jak poprzednio. Tutaj mamy pośrednie źródło informacji. Niemalowane przed wszystko dotyczące ZPI. A to może być na przykład aparat administracyjny. Państwie. A tutaj dopiero mamy otoczenie. O, to nasz kolega z Wilna by się cieszył, bo to takie bloki tutaj robi jak trzeba. Kolego, teraz mamy temat czerpanie informacji poprzez źródło pośrednie. No i mamy system pośrednie źródło informacji i otoczenie. Oczywiście pośrednie źródło informacji ma swoją reaktywność. ZP reaktywne źródło pośredniego. A otoczenie ma reaktywność, którą tak samo oznaczymy jak poprzednia. RO, czyli reaktywność otoczenia. I teraz tu mamy dwa sprzężenia zwrotne. Było jedno sprzężenie zwrotne między systemem i jego otoczeniem. Tu mamy dwa. I tutaj mamy taką sytuację, że system ostatnio ubolewa strasznie za oddziałuje swoim wojną informacyjną. To co to mego? Swoją reakcję. Ktoś coś ubolewa? Znaczy mówię, że Olek Słodowski ostatnio ubolewa właśnie. Ale mam informacyjną na ITKie. Cała sytuacja, ta cała problem jest wykorzystywana różnych od marginalizowania państwa litewskiego. Jakiego państwa? Litewskiego. Rządu litewskiego. No jest wykorzystywana na potrzeby bieżące tych polityków litewskich albo polskich w Litwie, na Litwie, albo w Polsce. To jest i pieniądze biorą, czerpią za to spore, a dzielniczyzna to nie w ubóstwie. Cały czas no, słuchajcie, mamy system, który oddziałuje nie bezpośrednio na otoczenie, tylko na pośrednie źródło informacji. No, ten ośrodek decyzyjny państwowy nie ma kontaktu z ludźmi, tylko ma z biurokracją. I oddziałuje na to pośrednie źródło informacji. Ale oczywiście też to pośrednie źródło informacji oddziałuje na te wszystkie organizacje, na ten system. I reakcję pośredniego źródła informacji. Piszą na tego maila. Koledzy, proponuję uważać, bo to jest sformalizowany tekst. Jak nie będziecie rozumieli, to będziecie potem zadawali pytania i będę musiał tracić czas na dodatkowe wyjaśnianie. Ja bardzo lubię, jak ktoś zadaje pytania, ale na tematy, których nie wyjaśniłem, albo nie zrozumiałem. Wyjaśniłem, ale na tematy, które omówiłem, opisałem wzorami, no to już jest wtedy strata czasu. Druga sprawa, proszę was, to jest wzorzec dedukcyjny. Jak tutaj jeden element opuścicie, to będziecie dalej już źle rozumieć. Czyli będę was niechcący dezinformował.
To jest zresztą ta sprawa, dlaczego my nie potrzebujemy kodować, ukrywać nic. Jak się ktoś włączy w dowolny nasz tekst, tak z marszu, ni z gruchy, ni z pietruchy, to albo nie będzie rozumiał, albo będzie rozumiał źle. To trzeba wszystko wysłuchać. W książce nowej Dorobka jest napisane. Trzeba czytać młodego Koseckiego i starego, ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze wykładów słuchać. Inwersja też na przykład jest młody, stary. Tak jest. No, tak jak Marx był. Platon też. Michnik. Tak, Platon Peles i Aristotel, oni ci wszyscy. Więc słuchajcie, tutaj reakcje pośredniego źródła informacji oddziałującą na system. Oznaczymy sobie R, tutaj będzie S, Z, P. O. No takie proponuję oznaczenie, można to inaczej oznaczyć. No i teraz to pośrednie źródło informacji dopiero oddziałuje na otoczenie i to będzie po prostu, no, możemy sobie oznaczyć R O na ZP, czyli chodzi o obrazy. ZP. No ale oczywiście otoczenie też oddziaływuje na system. No i tutaj nie ma potrzeby wprowadzania innego oznaczenia niż w poprzednim, tak jak tu było RS, reakcja systemu. Tak, tutaj będzie po prostu reakcja otoczenia, RO. No, ludzie kontaktują się z aparatem władzy, a nie z władcą. I teraz, kto ma wpływ na władcę? Ten, kto ma dostęp do ucha władcy. I tu widzimy bardzo istotną sprawę, mianowicie w systemach scentralizowanych, gdzie decyzje podejmuje władca, car, samodzielca, albo prezes partii, no teraz wszystkie partie są, no prawie wszystkie są zbudowane na zasadzie partii wozowskich. Zresztą nawet sam pan Korwin-Mikke swego czasu, jak założył partię, to choć głosi liberalną demokrację, ale ta partia funkcjonowała jak partia wozowska oczywiście. Więc tu widzimy, że co innego ludzie robią, a co innego mówią. To jest zresztą spadek po PRL-u, bo tam było hasło. Mówimy Lenin, a w domyśle partia. Mówimy partia, a w domyśle Lenin. I tak kilkadziesiąt lat co innego ludzie mówili, a co innego robili. Korwin zresztą był za to ostro atakowany. Proszę was. No tak, tak, to było atakowali, oczywiście. No i rozpad w końcu nastąpił. A ci, co zrobili rozpad, to samo robią. No właśnie. Tak jest. Więc słuchajcie, jak my tu sobie obliczymy? No RS to jest RS, to jest tak jak tam na tym poprzednim wzorze, więc już nie będę wypisywał. Ale to te nowe oznaczenie, RSZP, czyli oddziaływanie źródła pośredniego na system. Ten lewy wskaźnik tu u dołu to jest wskaźnik, na co oddziaływuje, a ten z prawej, kto oddziaływuje. Więc tu na przykład RO, to znaczy, że otoczenie oddziaływuje na ZP, na pośrednie źródło informacji. No więc co to będzie? Stosujemy ten podstawowy wzór cybernetyki, któryśmy tam wypisali. No to teraz bodźcem dla PZI w tym wypadku będą reakcje otoczenia, czyli to będzie RO o, razy no, RZP. No, tu mamy ten obiekt. Bodźcem dla PZI traktowanego jako system jest oddziaływanie otoczenia RO i razy jego reaktywność, czyli razy RZP. No dobrze, ale teraz, kochani, możemy dalej to patroszyć. To znaczy,
R-O-Z-P. Tu napiszę, bo tu mi się wyjdzie. R-O-Z-P będzie równe. No znowu tutaj, proszę bardzo. W tym wypadku bodźcem dla PZI jest, no jest RS, czyli to, co władza kazała, rozporządzenie, ustawy i tak dalej. Reaktywnością będzie oczywiście ZE, a reakcją będzie ROZP. No, czyli możemy napisać tak, że to będzie, znowu ten wzór stosujemy, ten z poprzedniej strony. To będzie tak, RS jako bodziec, no, ten wzór, na tu na boku jeszcze go przypomnę, że R duże, to jest bodziec razy reaktywność. Jako bodziec podstawiamy w tym wypadku RS. S. A jako reaktywność RZP oczywiście. ZP. O, już jest. No teraz czemu będzie równa reakcja RO? Reakcja to czego? Proszę bardzo. Znowu ten wzór. Podstawowy wzór cybernetyki. No, bodźcem w tym wypadku będzie ROZP, oczywiście. ROZP. No, człowiek się spotyka z aparatu władzy. Z władzą to prawie się nie spotyka. Dlatego na przykład propaganda carska tłumaczyła, że car jest dobry, tylko urzędnicy są źli. Łatwiej było dostać audiencję u cara, niż się dostać przed oblicze Sądu Najwyższego w tej chwili. No, wykluczone. Na pewno przed oblicze króla francuskiego przed rewolucją łatwiej się było. Słuchajcie, żebyście wiedzieli, że w jednej z moich publikacji z epoki, bo teraz no wszyscy są odważni. No, rozmnożyli się ci odważniacy jak jedzenie u piasta w stodole. I proszę was, ale wtedy, to mam udokumentowane, bo to był opublikowany mój tekst, to powiedziałem, że łatwiej się było chłopu pęściźnianemu dostać przed oblicze króla Francji przed rewolucją, niż partyjnemu docentowi przed oblicze pierwszego sekretarza. To było opublikowane. Chwała redaktorowi naczelnemu, że się odważył. A w czym to było? To było w lokalnej kieleckiej gazecie. Ja mam to. Tłumaczyłem, że być może przez to stracił władzę Gierek. Bo jak się dowiedziałem, że ma być podwyżka cen, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że to jest prowokacja aparatu władzy, zwłaszcza w koalicji i jej ekspertów, żeby wygryźć Gierka. Chciałem się dostać, no już nawet nie przed oblicze samego towarzysza Edwarda, ale jednego z zastępców szefa kancelarii, który był naszą wtyką ligową tam. Przedtem miałem wstęp w każdej chwili, no to, że byłem członkiem partii, ułatwiało sprawę, bo występowałem jako swój pod szyldem PZPR-u. No i proszę was, nagle jak chciałem z tą informacją, żeby przestrzec, że to jest prowokacja, absolutnie tego nie robić, bo dalszy ciąg będzie polegał na obaleniu i blokada. Przedtem dzwoniłem do sekretarki. Przedstawiałem się, od razu wyznaczałem, kiedy mam tam się zjawić. I na ogół to było albo tego samego dnia, albo na następny, no najdalej w przyszłym tygodniu. A tu blokada. A kiedy to towarzysza, nie mam jechał na świecie, nie wiadomo kiedy przyjedzie. Pełna blokada i już wiedziałem, tak jak bandyci chcą napaść na Wilnę, to pierwsza rzecz przetną kabel telefoniczny, żeby nie wezwał policji. W tym wypadku ja byłem w roli policji. No,
No i dalej się ciągle przyzwany. I ja o tym zresztą w wywiadzie dla kieleckiej prasy powiedziałem. A kiedy to było? To... 80 rok przed tymi wielkimi podwyżkami cen, z których się narodziła Solidarność. Całkowicie niezależny, samorządny Związek Solidarność. A to akurat jest bardzo niepoprawna politycznie ta stawka. Co jest niepoprawne? Ta stawka. Jest się uważany ten fakt? Przeważnie się uważa, że upadek Ungierka wiąże się z tymi samymi korzyściami. Znaczy to, że doprowadził mi do wojny i tak dalej. Legenda założycielska, oczywiście. No nie, no, ale jestem badaczem. To się legenda wydawała. Ja jestem badaczem, nie propagandystą. Mówię to, co zbadałem, czy wypadku to była obserwacja uczestnicząca. No i proszę was, teraz... jeżeli tak, to miejsce bodźca podstawiamy dla otoczenia, to jest do ROZP. I to co urzędnicze, prawda? No i reaktywność, razy reaktywność, no reaktywność otoczenia. Czyli razy proszę. No i czekajcie, teraz można jeszcze dalej popodstawiać. Jeżeli mamy układ tych trzech wzorów, tu ten i ten. To sama linia. To możemy dalej tutaj napisać, proszę bardzo, że będzie to. To są po prostu. Nie są zabawy. To będzie RS. Przeprogramowuje się społeczeństwo. Razy R duże jest. Informacji poznawcze. ZP. Wiemy się o tym, co robi. Przeprogramowuje się kierunek cały. Razy zero. Zgadza się czy nie? Zgadza się czy nie? Ona zajmuje, to musi się zgadzać. Po prostu za RO podstawiamy to. Jak ten wyraz. Jak podstawimy to tak, dostaniemy. I tu widzicie, z tego wzoru wynika, że ten aparat władzy, czyli pośrednie źródło informacyjne, jego wpływ jest do kwadratu w stosunku do wpływu otoczenia. No to ja się przekonałem w tym badaniu uczestniczącym. Chciałem ostrzec Stowarzyszenia Edwarda. Bo naprawdę uważam, że i do dziś uważam, że z wszystkich okresów po wojnie najlepszy dla Polski był okres Gierka. Nie uważam. No i ma co uważać, że da się wyliczyć po prostu. Tak jest. Da wyliczyć. Z danych statystycznych. Oczywiście. Porównując się. Dalej, proszę was, tutaj z kolei mamy RO. Ale jak potraktowano tego Gierka? ZP razy RZO. No to tutaj możemy za RO ZP. Ręce z kopalni. Za ROZP możemy postawić to. Tutaj. Tu jest ten wzór. I dostajemy RS razy RO razy RZB. No, to mamy. I teraz znowu, kiedy będziemy w tym układzie mogli uzyskać prawdziwą informację? To jest pytanie podstawowe, które teraz stawiamy, bo analizujemy też, powiedzmy tutaj, funkcjonowanie tych dwóch sprzężeń zwrotnych, bo to są dwa. Sprzężenia zwrotne z punktu widzenia prawdziwości informacji, czyli na ile informacje prawdziwe, które oznaczamy i, mogą docierać do systemu, no na przykład do ośrodka władzy. No i teraz tak, gdy system nie oddziałuje, nie oddziałuje na pośrednie źródło informacyjne, na
PZI. Ani ono nie oddziałuje na otoczenie. Na otoczenie. No co to znaczy, że władza nie sugeruje nic aparatowi, jakie ma sprawozdania składać, prawda? A aparat nie sugeruje nic ludziom, co oni mają mówić, pisać, ankiety wypełniać. No to wtedy system otrzyma prawdziwe informacje. Otrzyma prawdziwe i, no, my to oznaczamy i duże po prostu. Prawdziwe i, gdy to jest oczywiste, gdy R S ZP będzie równe i to jest wszystko. To zaś zachodzi dwukropek i tu sobie pomówimy, kiedy to zachodzi. Proszę was, tak, pierwsza możliwość, R0 jest równe i na podstawę tych wzorów oraz i RZP równa się jeden. To na podstawie tego wzoru. No właściwie na dobrą sprawę tych trzech wzorów łącznie. Drugi przypadek. Gdy R0, to ja już krótko piszę, bo to jest analogicznie jak w poprzednim przypadku. To znaczy tutaj po prostu ten pośrednie źródło informacji istnieje, ale nie zniekształca niczego. To jest dobry aparat informacyjny. R0 jest równe 1, czyli nie zniekształca, i RZP jest równe i. No, pośrednie źródło informacyjne przekazuje prawdziwe informacje, no ma na przykład silne motywacje poznawcze. Trzeci przypadek jest taki, że R0 będzie różne od 1, ale równocześnie RZP będzie równe, no tak jak w tamtym wzorze poprzednim, równe 1 przez 0. Czyli tutaj wprawdzie następuje zniekształcanie otoczenie. Fałszywe informacje przekazuje do pośredniego źródła informacji, ale ono odpowiednio korzystuje. Powinno to być informacja przez R.O. Słucham? Nie powinna być informacja przez R.O. i przez R.O. Bo tam jest jedna, ale powinno być i. A tak, oczywiście. I przez R.O. Zaraz, chwileczkę. To jest. Równy 1. Otrzyma i tak, zgadza się. I przez R.
No i czwarty przypadek. R. Reaktywność źródła pośredniego. Będzie różna od 1, czyli ono zniekształca, ale reaktywność otoczenia, reakcja otoczenia, przepraszam, RO, będzie równa, no tak jak tu I, przez RZP, to znaczy otoczenie przekazuje informacje tak zniekształcone, żeby te zniekształcenie aparatu władzy na przykład było wyeliminowane. No, to jest właśnie bardzo ważna sprawa. Teraz proszę, czy my tu na tym samym, może na tym samym się zmieści, a może nie. Proszę sobie to przepisać. Ale ja teraz podyktuję dalszy ciąg. Przerzucić już stronę? Na razie jeszcze nie. Gdy system oddziałuje na PZI, no to było wszystko związane z sytuacją, gdy system nie oddziałuje na PZI. Będę to nawet sobie oznaczyć, że to jest jeden. A teraz będzie drugi. Dwa. Gdy system oddziałuje na PZI, czyli na pośrednie źródło informacji, gdy system oddziałuje na PZI, a ono ma otoczenie, przecinek, to prawdziwe informacje i duże otrzyma system wówczas, gdy RSZP będzie równe I. Czyli RSZP. Dużo oczywiście. SZP będzie równe I. Oczywiście nie jest jeden, wszystko tylko jest ten drugi przypadek. I to chyba mi się tu już nie zmieści, więc będę prosił. Next one, please. Tutaj, jeżeli to właśnie jest RS, chcemy, żeby RSCP było prawdziwe, czyli równe, to wtedy zachodzi to. I znowu robimy analizę po prostu formalną. Państwo mają to u siebie tam w notatkach. Więc no, jak są porządne tablice w klasach, no to można jedno od drugiego razu. Z boku jest jedna tablica, na drugie pisze to. No ale to już są finezje, a Państwo to mają u siebie. Na jedno wychodzi. I tu znowu będą cztery przypadki. Jak Państwo się domyślają, to bardzo łatwo jest wykazać. Pierwszy przypadek. Jedynka arabska. Gdy RS jest równe 1 i po RZP do kwadratu, no tam sam tego co Państwo sobie odnajdą razy RO równa się I. No proszę tam odnaleźć sobie w tym poprzednim
tym rysunkiem po prostu. Odpowiedni wzór tam. I to razem wychodzi. Drugie, gdy RS, to tu system nic nie sugeruje. No i pośredni ośrodek nic nie zniekształca i otoczenie nie zniekształca. RS się równa I, czyli reakcja systemu sugeruje prawdę. I no oczywiście tutaj ta RZP do kwadratu razy R0 będzie 1. Pan każe, sługa nie zniekształca. No ale tutaj są też dwie możliwości tego przypadku, więc będzie przypadek A, w którym mamy, no tu są dwa człony, reakcja tego pośredniego źródła do kwadratu i reakcja otoczenia, iloczyn. No to może być znowu, albo będzie RZP do kwadratu, będzie różne od 1, aparat władzy zniekształca, no ale równocześnie mamy, no tu jeden będzie, nie będzie, i tylko będzie jeden, R, 0, będzie równe, 1 przez RZP do kwadratu. Albo drugi przypadek, B, że R0 będzie różne od 1, czyli otoczenie uże jak pies. No, ale za to ten kwadrat reaktywności aparatu władzy na przykład, czyli RZP do kwadratu będzie równe 1 przez R0. Dlaczego tam było I w tym poprzednim rozważaniu, a tu 1? No dlatego, że tutaj RS równe I mamy w tym. I to A i B dotyczy tej dwójki. Oczywiście. A wygodniej jest wpisać RZP do kwadratu czy RZP? Jak? Wygodniej jest operować RZP do kwadratu takim pojęciem, czy RZP w pierwszej potędze? Kwadrat wychodzi ze wzoru. Tak, no może napisać RZP i będzie to samo. Słucham? Będzie to samo. Co to samo? W zasadzie w tym momencie, że napiszemy RZP zamiast RZP kwadrat, prawda? We wzorze figuruje RZP do kwadratu. Bierzemy element tego wzoru. Ma pan tam ten wzór napisany. My operujemy cały czas tym wzorem. A to gdybyśmy byli na przykład subiektywnymi idealistami, to byśmy powiedzieli, że wzór nam się nie podoba i zamiast kwadratu będziemy używali w pierwszej potędze. A inny powie, a mnie to zabawa, w trzeciej będę używał. No i to oczywiście wtedy jest odlot tak zwany. Silnia. Silnia na przykład. Trzymamy się tego wzoru, bo to jest wzorzec i przeprowadzamy dedukcyjną analizę wzorca pewnego. Ponieważ, no, nie wiem, czy tam Państwo niech znajdą sobie ten wzór odpowiedni, w którym występuje i roczym RZP. Nie, to jest jasne. Że jeżeli napiszemy RZP z różne od 1, to dalej wszystko będzie tak samo słuszne. Ale przepraszam, ale my tutaj analizujemy sytuację tego iloczynu, który się składa z dwóch członów. Z dwójkowskiego R0 i RZP do kwadratu.
Więc oferujemy tymi członami ten R, bo może być taka sytuacja, że RZP do kwadratu jest różne od 1, prawda? A drugie to jest, że R0 jest różne od 1. To są takie możliwości. Trzecie, chodzi o to, czy zniekształca, czy nie zniekształca. To pośrednie źródło informacji. I jak one, te ewentualne zniekształcenia, jak się mają do zniekształceń otoczenia? Bo różne odniesie, to znaczy, że otoczenie zniekształca. No. Badani na przykład różą. Trzeci przypadek to będzie, znowu uciekamy się do tego wzoru. A to już nie będzie drugi przypadek drugiego wzoru, tylko będzie trzecie. No trzecie to jest takie, że S jest różne od 1. I znowu ten iloczyn będzie RZP kwadrat razy R0. To przepisujemy z tego wzoru, bo on był tam wypisany w całości na poprzedniej tablicy, a tak to mają. Będzie różne, będzie równy, przepraszam, i podzielone przez RS. To znaczy system przekazuje w dół zniekształcone informacje, no przez propagandę na przykład, duże jak pies. No. A tutaj może to być skorygowane przez współdziałanie pośredniego ośrodka, pośredniego źródła informacji i otoczenia, które koryguje to odpowiednio. No i tu znowu mogą być dwa. A. A. I. Informacją, albo odwrotnie, B, Z i dysponuje prawdziwą informacją i no i dzięki temu może korygować i B. PZI czerpie informacje z otoczenia. Otoczenia. Czerpie z otoczenia. No na przykład, proszę was, władza oczekiwała informacji optymistycznych. To się często zdarza. Oni chcą, żeby było wszystko cacy, cacy, partia pracy. No ale aparat władzy wie, jak jest naprawdę. To mogę wam powiedzieć tutaj rzecz ciekawą, że ten aparat MSW, osławiony kontrwywiad, czy tam Służba Bezpieczeństwa, to nie tylko była policja, to był również Galu PRL-owski. Oni nie tylko byli nastawieni na łapanie haków, dowodów, przestępstw i tak dalej, bo tak sobie teraz wyobrażają różni współcześni dygnitarze. To po 1956 roku w coraz większym stopniu ten aparat spełniał funkcję Ośrodka Badania Opinii Publicznej, bo Centrum Badania Opinii Społecznej to dopiero założono chyba na początku
dekady Jaruzelskiego, w każdym razie dość późno. A przedtem te funkcje spełniało MSW. I nie wszystkie te informacje, co MSW zbierało, to były donosy, na podstawie których represjonowano. To tylko część tych informacji taka była. A coraz większa część tego to było informacje o otoczeniu. I na przykład, no to są była cała bitwa o dotarcie moje z wykładami do MSW, żeby ich przede wszystkim przeszkolić na okoliczność zwalczania wrogich obcych służb. No bo te służby zagraniczne wtedy, oprócz tego, że zwalczały ten ustrój, to jeszcze niszczyły Polskę. Ja na ten temat zrobiłem cały wykład, i on jest w YouTubie, w kontekście tych, no, tych dezinformacji na temat mojej cybernetyki i kultury, którą wpuścił profesor Jaroszyński. Ja tam tłumaczyłem, że no, powiedzmy sobie szczerze, te działania niszczące, które ja omawiałem i które opisałem, to miały być ostrzeżeniem dla władz PRL-u, dlatego że one niszczyły całą substancję narodu. Nie tylko władzą przeciwy. No tak jak no, w czasie wojny. Alianci bombardowali III Rzeszę. Ale to nie tylko władze III Rzeszy, a parę cierpiały. Nie, właśnie. No właśnie obozów za władzy nie bombardowali. Ale chociaż. Ale obozy pracy już tak się zaczęły. A to tylko te, które pracowały na użytek przemysłu zbrojeniowego. Generalnie jak bombardowano miasta cywilne, no weźmy Dywanowy Naród na Drezno, które nie było żadnym ośrodkiem ani przemysłu zbrojeniowego istotnego, ani wojska, to cierpiała zwykła ludność. I dlatego na przykład obrona przeciwlotnicza niemiecka z punktu widzenia narodu niemieckiego, zwykłego Niemca, odgrywała bardzo pozytywną rolę. Chroniła przede wszystkim, no tak, tak, właśnie, chroniła ludność cywilną. I tutaj ja też tak uważałem, że no jak atakowano Polskę, zresztą nie tylko Polskę, w ramach akcji demograficznego zmiękczania komunizmu, to niszczono naród polski też. A ja uważałem, że dłużej Klasztora niż Przeora. No teraz Przeor jest mało apetyczny, ale czy zły nawet, ale naród będzie dłużej trwał. Jak się naród podniszczy, to skutki będą niezależne od tego, kto jest Przeorem akurat w tym momencie. Więc dlatego ja chciałem ich uświadomić, to zresztą opowiadałem wam to już, że do Grunwaldu przyszedł do mnie emerytowany podpułkownik kontrwywiadu, który 20 parę lat pracował na odcinku przeciwniemieckim, to 80 lata. I odszedłem na emeryturę na własną prośbę, bo my już kontrwywiadu przeciwniemieckiego nie mamy. Za Jaruzela. Krótko po likwidacji stanu wojennego. A ci mówi obecni, co są w MSW, w kontrwywiadzie, to pojęcia zielonego nie mają w wywiadzie niemieckim. Tu już nie ma z kim nawet rozmawiać. Ja zresztą, nie mają pojęcia, bo wiedzą, skąd odbierają płatę. Nie, proszę pana, to ci najwyżsi, którzy byli agentami. Ale to nie na tym polega. Po prostu zmieniono system szkolenia kadr MSW w taki sposób, żeby tej wiedzy nie mieli. Myśmy tę wiedzę w Grunwaldzie zbierali, no dlatego ten Grunwald jest taki znienawidzony. To jest gorsze jak SB, gorsze jest jak WSW, gorsze oczywiście niż PZPR. No Niemcy nienawidzą Grunwald w ogóle. W ogóle nie na widzę, ale ja mówię o ZP Grunwald. Też to było dobre. Oczywiście dolepiali nam etykietę zoologicznych antysemitów,
wbrew naszym dokumentom. Bo myśmy zwalczali, ZP Grunwald zwalczało zarówno sionizm, czyli nacjonalizm żydowski, jak i antysemityzm. No ale przede wszystkim nazwa Grunwald nawiązuje do bitwy. Z Grunwaldem nie zwalczyliśmy z Żydami przecież, tylko z Niemcami i zjednoczoną Europą, ale pod przewodem niemieckim. Ale zwalczając antysemityzm, zwalcza się też sionizm, także... Ale zjednoczona to później była... Bo antysemici to są psy owczarskie sionizmu. Jak jakiś Żyd się asymiluje... To trzeba na niego poszczuć. To od razu pszczują na niego antysemityzm. Antysemitów, no i później mi się mówi, widzisz, ty macie taki głupi jesteś. Goje cię i tak będą gnoić, tylko do nas. Chodźcie tu, a będzie, to wam lepiej będzie. Być może to jest jedna z zagadek zakłady Żydów w Polsce. Zaczęli się asymilować. Zaczęli, to poważnie. Dane statystyczne z rocznika. Ma pan 250 tysięcy ludzi, którzy podawali język ojczysty polski, wyznanie mojżeszowe. To już byli Polacy wyznania mojżeszowego. Walczyli, dziennie walczyli. Proszę Państwa, no mam takie ciekawe dane, jako że z racji pochodzenia interesuje się wojskowością. Mój ojciec przez 2,5 roku był dowódcą 10. Pułku Piechoty w Łowiczu. Tam jest grupa rekonstrukcyjna teraz, która rekonstruuje 10. Pułk Piechoty. Ja mam zresztą taki piękny ryngraf chrzestny, ofiarowany mi przez 10. Pułk Piechoty z Matką Boską Częstochowską, różnymi militariami i mało znaczy. Jest fotka. Pan widział to. Jest fotka zrobiłem. Jest fotka, tak. W Sweetfocie. No, pozwala mu zamieścić, tak, najważniej. I proszę Was, mam książkę o historii 10. Pułku i tam jest bardzo ciekawe zdjęcie, jak rekruci 10. Pułku Wyznania Mojżeszowego składają przysięgę wojskową w obecności rabina. A tylko taka obowiązuje w sumieniu. No, podobnie zresztą jak katolików też, tylko religijna przysięga obowiązuje i usuwanie religii z życia państwowego to jest osłabianie państwa automatycznie w sytuacji, gdzie jest większość katolików, bo te przysięgi niereligijne w sumieniu nie obowiązują. Zarówno katolików, jak i Żydów. Chodzi o przysięgę w obecności rabina, a tu chodzi o przysięgę, no powiedzmy, w obecności. Putin to rozumie, nasza władza nie. Putin to bardzo dobrze rozumie i wyciąga z tego wnioski. No, druga sprawa, proszę Was, na przykład nasi oficerowie tam ze Starobielska, z tych wszystkich obozów i z więzień, również oficerowie Wyznania Mojżeszowego byli mordowani razem. Ja mam dużą listę, niepełną zresztą tych oficerów, ale w pierwszej kolejności już w przededniu Świąt Bożego Narodzenia zabrano na rozwałkę, do dziś nie wiadomo gdzie. I nasze te różne IPN-y i te inne jakoś nie wykazują wielkiej energii w szukaniu. Wszystkich kapelanów wojskowych, w tym rabinów wojskowych, zabrano na rozwałkę. Już przed świętami Bożego Narodzenia. A innych dopiero no, 3, 4, nawet prawie 5 miesięcy później. Proszę Was, to jest taka sprawa. No, wśród generałów przecież Wojska Polskiego przedwojennego byli generałowie i Wyznania Mojżeszowego i no już zasymilowanie, ale pochodzenia żydowskiego również wśród oficerów policji. Ja tylko mogę jedno powiedzieć, jak badaliśmy no, narodowość i wyznanie, bo takie statystyki były. Policji to robił no, Juczyn, pan Hempel, opluty z trzeciej
Batalion SS Hempel. Tak, jak najbardziej. Jego bardziej niż mnie opiekuje, muszę powiedzieć. Skromnie muszę to powiedzieć. I okazało się, że wśród kadry oficerskiej Policji Państwowej było w przybliżeniu 7% pochodzenia żydowskiego lub wyznania mojżeszowego wręcz. A mniejsi czy dość oficerowie? Proszę pana, oficerów w ogóle mało było. Oficerów Policji Państwowej było 794. No tych wyższych to było na lekarstwo. Tam oficer to był oficer, a nie podoficer przebrany za oficera. To jest oficer, to jakaś panienka, która się produkuje w telewizji kilka razy do roku. Dzieci odbiera. Ale ładna. Pasyście. No to równie bywa. Słuchajcie, ale zresztą przed wojną też były policjantki. Obyczajówka to właśnie kobiety policjantki były. Do pewnych działań policyjnych się bardzo dobrze nadają. No, a teraz jest bez specjalizacji. Tak jak ten towarzysz. Ale za to łatwiejsze testy mają. Pamachiwaj pa w śnieg i koniec. No więc proszę was, no powiedzmy, był tylko jeden generał, znaczy jest inspektor generalny, dwóch nadinspektorów, a nadinspektor to było coś pośredniego między pułkownikiem w wojsku, a generałem brygady. To jest odpowiednik brygadiera w armii, w policji brytyjskiej. To było na brytyjskim wzorze oparte. Tego bardzo brakowało przez wojnę, tego stopnia w wojsku. I teraz brakuje. Więc nadinspektor to był brygadier. Coś pośredniego między pułkownikiem a generałem brygady, to dwóch było. No i później odpowiednio niżej. No na przykład nadkomisarz to był odpowiednik majora w wojsku, a nie kapitana, tak jak teraz. No teraz to masowe jest nadkomisarz. Nie, no teraz to w ogóle ten system ani niekompatybilny z przedwojennym, ani z PRL-owskim. Ani z obecnym wojskowym. Ani z obecnym wojskowym. To jest system w zasadzie emerytalny. O to chodzi. To jest wszystko jednym słowem określam. Bordello totale. Bo to był aspirant, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz. Tak, aspirant to był najniższy stopień oficerski. Po trochę stopniu. Później był podkomisarz, odpowiednik porucznika, komisarz, odpowiednik kapitana i nadkomisarz, odpowiednik majora, ale to tych było mało. I na przykład nadkomisarzem służby śledczej Policji Państwowej, ona się zajmowała między innymi tropieniem komunistów też. Złodziei, komunistów i tak dalej. Był urodzony brat Konstantego Rokosowskiego. A ich ojciec był kolejowym, czy nie? I tym Goberman. Proszę pana, ale jakim kolejarzem? Nie tym, co opłukiwał wagony młotkiem. Jest rodzina baronów. Mam almanak błękitny, wydany jeszcze przed pierwszą wojną, kiedy autor miał do systemów heraldycznych, bo to przeglądaliśmy razem. Był państwowy, no to tam pokazywałem dla was. Chyba sfotografował pan tam gdzie tak. Baron Rokosowski jest. Berman tym Rokosowskiego szantażował. Berman szantażował tym, że Rokosowski nie pozwolił bermanowcom aresztować swego brata. Tym go. I utrzymywał z nim stosunki dobre jeszcze. Nie dość, że nie pozwolił aresztować, to jeszcze stosunki braterskie utrzymywał. I to było w Teczce. Do widzenia. Życzę szczęśliwej podróży. I do zobaczenia. Ja dziękuję za miłą gościnę. Dziękuję. I do zobaczenia. Do widzenia. Ja nie będę ze wszystkimi się. To się mówi ogólne do widzenia. Postawić do widzenia. No więc proszę państwa, to jest ten przypadek trzeci. Jest przypadek
zrobiłem konspekt, to coś się pomyliłem. Nie wiem, pomyłkę to mi kolega zwrócił uwagę, a tutaj tę osobę poprawiłem. Więc czwarty przypadek, proszę was, to jest znowu ten wzór kanoniczny, patroszyny. Cztery. Ten iloczyn. Dwóch reaktywności. R, ZP do kwadratu I razy R0 jest różny od 1, czyli zniekształca. I RS, czyli reakcja systemu o władzy na przykład, jest taka, że władza dysponuje informacją i koryguje to, co z pośredniego źródła informacji przyjdzie odpowiednio, czyli i będzie RS będzie równe i dzielone przez RZP do kwadratu razy RZ. No i tu mamy trzy możliwości znowu, tu były dwie, a tu będą nawet aż trzy. Pierwsza możliwość. Zniekształcenia I wprowadza pośredni ośrodek informacji. Tu jest zniekształcony ten iloczyn, prawda? Wobec tego albo może pośredni ośrodek informacji, czyli to RZP będzie 1, albo otoczenie. Trzy możliwości zniekształcenia. Zniekształcenia I wprowadza ZI, P, ZI. Drugi przypadek B. Zniekształcenia I, no, dezinformacje, pseudoinformacje docierają z otoczenia. RO. Otoczenia. A trzeci to jest koniunkcja A i B. Jedno i drugie. Ludzie łżą, aparat władzy łże. Ale władza dysponuje tą informacją, na przykład na podstawie wzorca odpowiedniego i analiz, prawda, poprawnych, i koryguje to odpowiednio. Z wielu kłamstw można też wyciągnąć prawdę. To nie ma nic trudniejszego, jak być dobrym kłamcą. Łatwiej być prezesem Towarzystwa Popierania Prawdy. Koniunkcja A i B. O. To jest, proszę was, trzeci podpunkt czwartego. Proszę was, ty a propos jeszcze tych PRL-owskich służb, one były niedokształcone. Ja już pomijam staroświecki sposób kształcenia, ale dzisiaj krytykować to nie wypada, bo te obecne są jeszcze słabiej kształcone. Poza techniką, ale to jest inna sprawa. Proszę was, tutaj
no starałem się, ponieważ te służby jakoś również spełniały pewne pozytywne informacje, a poza tym chodziło mi też o indoktrynację nacjokratyczną tych służb, to starałem się jakoś tam dotrzeć z prelekcjami do szkół MSW. Osobiście się starałem o to. Jak komendantem był Walichnowski, to złożyłem wszystkie papiery, już miałem staż w PZP, że odpowiednio duży. Ale z moim przedmiotem, bo nie miałem sensu, żebym tam wchodził z jakimiś staroświeckimi przedmiotami, do których oni tam mieli swoich anachronistów, wykładowców. A szkołę MSW to Legionowo i Szczytno? Nie, proszę pana, do Akademii Spraw Wewnętrznych, no, ona tam koło Komendy Głównej w Warszawie. To jest wyższy szczebel, którego teraz nie ma. To jest też ciekawostka. Legionowo Szczytno to były... Jedno było SB, jedno milicji. Tak, to były... To był poziom licencjacki, mówiąc w dzisiejszym języku. A Akademia Spraw Wewnętrznych to był poziom magisterski. Więc ja już się tam, nie rozdrabniając się, chciałem poziom magisterski, to jak kiedyś matura. Tłumaczyłem bardzo prosto to robię, że jak nie będziecie znali cybernetyki społecznej, to bardzo szybko zostaniecie przekonani. Bo druga strona to stosuje. Oczywiście nie miałem w planie dawać im najnowszych rzeczy, bo wtedy jeszcze by się dogrzebali do ligi. To już wtedy dla psa kiełbasa było. Ale w każdym razie no, jakieś ulepszenie chciałem im dać, żeby... No Zachód też był zacofany, poza techniką. Jest nadal potwornie zacofany. To widać w tej całej, proszę się Boże, wojnie z terroryzmem. I proszę was, więc to i tak by im dało pewną przewagę. Także chciałem być dobrodziejem. Zachwycili się dyrektor Instytutu Socjologii w Akademii. Tak, o, to wspaniale. Wszystko złożyłem. Po dwóch tygodniach przychodzę. Nosy na kwintę mówią. No, druga sprawa, towarzyszu, ale komendant nie wyraził zgody na przyjęcie towarzysza i nawet nie chciał podać motywów. A więc ja tak się domyśliłem, ale mówię im, no tak, on jest starej daty, nie docenia nowoczesnej dziedziny, jaka jest cybernetyka społeczna. Ale Walichnowski mi dał odpowiedź pośrednio. Nie face to face, bo nie chciał się nawet ze mną widzieć, choć go znałem osobiście. Ale w takim czasopiśmie Za wolność i lud, które wiadomo, że Grunwaldczycy i czytali, i publikowali, sam tam też miałem przyjemność publikować dwa artykuły, w których obficie cytowałem tragizm losów Polski Andrzeja Giertycha z odsyłaczami. Jak to posłałem do Andrzeja Giertycha, to zbaraniał. No ale w każdym razie, no, jak publikował Walichnowski w tym tygodniku, to było pewne, że ja to przeczytam. I cały cykl był o antysocjalistycznej, już nie pamiętam, czy on to nazwał opozycją, czy jakąś inaczej. No i tam było o wszystkich, kolach, nie kolach, ale na pierwszym miejscu w imieniu Ligę Narodowo-Demokratyczną. Nie podał ani jednego nazwiska, za co byłem mu bardzo wdzięczny, bo mogłoby mi to napsocić. Nie podał, tylko napisał tyle. Liga Narodowo-Demokratyczna miała bardzo precyzyjnie opracowany program. Nie podawał go. Tylko napisał. W odróżnieniu od innych organizacji, które w ogóle nie miały programów. I tam były kory, nie kory. No towarzystwo było dla mnie niemiłe. No, ale Walichnowski mi odpowiedział. Myśmy mieli infiltrację w programie. Więc on mi powiedział, ty sobie idź gdzie indziej infiltrować. A mnie tu daj święty spokój. No i tyle. Tak ja to odebrałem. I jak go kiedyś spotkałem na konferencji naukowej już pomrocznej i siedziałem koło niego i go pytam, panie profesorze, dlaczego pan mnie wtedy nie chciał
przyjąć do ASW, ja już nie pamiętam. To znaczy, że się bał, no bo to akurat. Jedyny motyw, którego on by nie chciał podać. A ja go rozumiem. Miał prawo się bać. No ale nie chcieli mnie wpuścić z drzwiami, to wlazłem oknem. I przez Komitet Stołeczny, ponieważ organizacja partyjna przy MSW na prawach dzielnicy podlegała Komitetowi Stołecznemu, to z tematem o wojnie informacyjnej na szkolenie partyjne do centrali MSW przysłał mnie Komitet Stołeczny. To już nie mogli protestować. Więc wlazłem tam. No i oni takie ślepie i się zastanawiali, skąd ten Kosecki jest. Mówię takie rzeczy, których my nie wiemy. No pewnie z wojskowych służb. Analogiczny wykład miałem u wojskowych, to oni myśleli, że jestem z MSW. A ja byłem z Ligi po prostu. Z balonikami Ligi, skąd do Jadwigi. Tak to się mówiło. Z KGB wysłany, dlatego go nie ruszali. No to ja sam puściłem w obieg jako dezinformacja. To skutecznie. Do dzisiaj pęczyki odnajdują ślady tej naszej, mojej dezinformacji. No bo to był jedyny sposób, żeby się mnie sam Kiszczak bał. I on to pamięta do dzisiaj, tam wywiad robił nie tak dawno. Temu i tak pamiętam te moje karzyby. To proszę was, taka. No to jedyna była plotka, której on nie mógł nawet próbować, bał się sprawdzać. Na KGB miałoby dużo do Kiszczaka na strzeżeń, no ale bardzo dużo. Miał, ale dlatego się bał. Bo tak, no niech pan się wstawi w pozycję Kiszczaka. Trzeba zrozumieć człowieka. Jak on miał to sprawdzać? To co od naszych śmiertelnych? No co, proszę pana. Pytać ruskich, dopiero by podpadł, bo to by usłyszał odpowiedź sam na dole, towarzyszu, wobec przyjaciół nie prowadzimy wywiadu, no tak jak wiadomo, kto próbuje ściemniać o tych rewelacjach Snowdena. No, a zadawanie już takich pytań by świadczyło o tym, że Kiszczak ma coś na sumieniu, a może i prowadzi kontrwywiad przeciwradziecki. I słuchajcie, cudowne materiały IPN-owskie. Co z nich wynika na mój temat? Jeżeli przyjąć, że ja byłem tym TWX Rybak i że byłem, no, wykładał w tą szkole KGB, jeszcze oficerem KGB, mało tego, jak przyjąć, że Michnik znał sprawę i w tym liście z więzienia opublikowanym w Kulturze Paryskiej stwierdził, że Moskwa poprze Koseckiego. No Jaruzel się nie zaczął bać, dosłownie. No to już, nie wiem, no, następca Jaruzela to co najmniej by mi przysługiwał stopień generała KGB, nie? A niżej nie. No to słuchajcie, to jeżeli tak, to by znaczyło, że Polska Ludowa prowadziła kontrwywiad przeciwradziecki, taki skuteczny dla wyższego oficera wykładowca, albo nawet może generała KGB podstawiła swojego agenta. No super, ale wtedy cały mit o tym, że PRL była wasalem Moskwy, wali się w gruzy. Mnie to bardzo pochlebia, no proszę, mogę kupić sobie kostium generała KGB. I przyjeżdżać tu do nas. Tak, zaprosimy Putina z wykładem, na przyjedzie. Grupę rekonstrukcyjną. To nasz człowiek. Wiem, jak go plistro na Wisconsin. Moment, proszę was. To jest taka sprawa. Jest to ciekawostka taka. No na Guinnessie, ale można to nagrywać. Nie ma problemu. Otóż słuchajcie, w tych różnych archiwach typu IPN najciekawsze jest nie to, co w nich jest, tylko to, czego brakuje. Najważniejsze materiały, to wiadomo, 2/3 tych materiałów zostały no, podobno zniszczone. Wprawdzie była kartoteka odtworzeniowa, ale kto, na jakiej podstawie,
czy tam czegoś znowu nie dodała, albo nie odejmowała. Problem otwarty. Jak nie ma oryginalnych źródeł, to wchodzi w grę PZI tu naszego. I to jest, proszę Was, bardzo ciekawa sprawa. W tych materiałach dotyczących mojej osoby, z pośredniego źródła informacji, no pośrednio, bo to IPN, materiały z NSW PRL-owskiego. Nagle TWX alias Rybak przestał nadawać. To prawie jak u Grossa. To proszę na to zwrócić uwagę, bo to co, kiedy nadawał jest mniej ważne. Ważne jest, kiedy przestał nadawać. To jest ujawnione. Kiedy TWX przestał nadawać? W 80 roku. Bez sprawdzenia. Bo ten referat... Jest na stronie ten... Ten referat przecież na mój temat z tej sesji, pod której odszczekiwali, to jest. Ale TWX czy TW Rybak? Nie, no Rybak to konsultant, bo to... konsultant Rybaka wcześniej... No to wszystko, a dinczort. To wsio ubecka ja swoją. Proszę Was, więc Rybak. Przestał ten TWX Rybak nadawać w 80 roku. Nie ma. Co? 87. A skądże to? Pan nie zna tego referatu. W 80. No są z lat 70. jakieś materiały, a później nie ma. Nie ma media. Piszą sraty. No i proszę Was, to jest za rok. A żeby to stwierdzić, to trzeba mieć pełny wykaz moich publikacji oficjalnych. To, co oficjalnie opublikowane, to się nikt nie wyprze. Poszło, jest pod nazwiskiem. Ja mogę Wam przysłać pełny wykaz moich publikacji. I możecie go opublikować. Więc proszę Was. W roku pańskim 80 zacząłem publikować w biuletynie Komitetu Stołecznego PZP, czyli instancji nadrzędnej w stosunku do organizacji partyjnej w MSW. I oni przedtem robili sobie takie przewidziane instrukcjami rzeczy, że przesuwali źródła, to znaczy różnych agentów cennych maskowali, przesuwając w tym wypadku na TWX alias Rybaka jako źródło. Znaczy to jest w ogóle Entowgericht, bo tam są i materiały z podsłuchu, i materiały z perlustracji korespondencji, materiały z tajnych rewizji, bo i takie rzeczy były, kradli, nie pozostawiając śladów, ale przede wszystkim z innych źródeł. Chodzi mi tu o te przesuwanie. I teraz jak ja zacząłem publikować już w organie nadrzędnej partyjnie instancji, no czyli domniemywali, że jestem lektorem Komitetu Stołecznego, no to ci, którzy wiedzieli, co jest grane, a to wiedział oficer przesuwający, jego przełożony, w niektórych przypadkach wyszli przełożeni. Dlatego nie miało prawa być w żadnych tam centralnych rejestrach. Centralnych to mogły być ściemy, ale nie prawdziwe informacje. No i się przerazili, że mogą być przed instancję partyjną powołani. No nie wolno, no przesuwanie materiałów zdobywanych z jakichś tam tajnych źródeł na lektora Komitetu Stołecznego, któremu oni podlegają, no co się chłopie wystraszyły. I koniec, i skończyło się przesuwanie. A to przecież najciekawszy okres, bo to jest 80, powstaje Solidarność, powstają te wszystkie historie. I ten jakoś tego X-Rygryt na głowę nic nie nadawał, mimo że publikowałem, sporo materiałów miałem, zbierałem, jako dziennikarz, bo byłem też dziennikarzem. I publikowałem, no geografia opozycji politycznej o tym świadczy, więc sporo materiałów ode mnie mogliby tam
nawet ode mnie zamieścić. No ale byłaby chryja. Czysta chryja. No i to jest cała tajemnica. Trzeba porównywać informacje z różnych systemów. No dobrze, i teraz mogę bez przerwy, bo... Co to znaczy, wtedy pan został zarejestrowany? Przestali informacje przesuwać. Przedtem przesuwali różne informacje na moje konto. Tak, tak, tak. No na przykład, bardzo ciekawe, proszę sprawdzić na blogu pana ministra Kuczyńskiego Waldemara. Tam jest taki TWX, mój diabeł stróż. Piękny blog. I tam jest bardzo ciekawy materiał, który on dostał z IPN-u, w którym jest no, rewelacyjna informacja dotycząca ani mnie, ani Kuczyńskiego. Ale on ją dostał. Dotycząca kontaktów Michnika z nacjonalistą ukraińskim w Bawarii, tam w Monachium. No to od razu widać, że to było z jakiegoś tak cennego źródła, że nie mogli go nawet wewnętrznej korespondencji ujawniać, bo przesunęli na moje konto. Wtedy to nie byłem nawet członkiem partii, to mogli sobie takie rzeczy robić. Legalnie, bez obawy żadnych sankcji. Informacja jest ciekawa, przeczytajcie. To świadczy o tym, jakie kontakty miał Michnik. To jest tylko pytanie, no, z jakiej racji to się znalazło u Kuczyńskiego. Ja mu zadałem pytanie, czy to on nie był tym TWX rybakiem. No to odpowiedział mi na to, że nie mam chyba sumienia i że jeszcze mnie sumienie dopadnie. To tak ma takie gadanie, że oficerowie byli skrupulatni w tym wszystkim. To są bzdury kompletne. To są bardzo byli skrupulatni, informacje były prawdziwe. Jak w rzeczywistości to są różni ludzie, prawda? Też. Niektórzy robią składami oficerowie mogli być skrupulatni. Tylko źródła były kamuflowane, co jest pierwszym obowiązkiem każdego. Nie tylko oficera, no, to już jest... również dziennikarza. No to pewnie. Właśnie. Ja dlatego, kochani, mam tutaj zawsze ze sobą legitymację dziennikarską. Ważną, przedłużoną na ten rok, bo jestem też dziennikarzem. I jeżeli ktoś mi coś powierzy w tajemnicy, to jest objęty ochroną źródeł informacji dziennikarskich. I poza jakimiś tam sprawami... Terroryzm, morderstwo, to poza tym jesteście chronieni tajemnicą dziennikarską. A jako dziennikarz nigdy nie zdradziłem tajemnic swoich informacji, źródeł informacji, więc to i dziennikarzy dotyczy. I wśród zawodowych blamarzy, no zarówno oficerów takich służb, jak i dziennikarzy, no, ja się, no dziennikarzem jestem, mogę okazać legitymację, więc każdy może do mnie przyjść do spowiedzi i będzie chroniony tajemnicą dziennikarską. Proszę was, no, a również w pewnym okresie kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej mi podlegał, więc też się uważam trochę za oficera służb specjalnych, ligowych, no to proszę was, są takie, no największym przewinieniem, blamarzem jest spalenie agentów. Na drugim miejscu, już też duży czy blamarz, ale mniejszy, to jest morderstwo, nie tego co trzeba, że tak mówię, w języku tych służb. Bo samobójstwo nie tego, co trzeba. Samobójstwo nie tego, co trzeba. Tak. Na trzecim to jest kradzież niedozwolona, bo tam są specjalne normy, no ale nie rozgrzesza się z wszelkich kradzieży. Chyba, że to kradzież służbowa. Pod przykrywką to jest inna sprawa. I tam dalej, ale największym blamarzem jest zdradzenie agentury. Spalnia agentów.
Będę konspiracji. Przerwa? Przerwa? A no jak był agent nielojalny, to można go za karę spalić, ale to nie jest spalenie.